Wisła, królowa polskich rzek. Od małej, górskiej, po szeroką, majestatycznie płynącą wśród wyżyn, nizin, kotlin, dużą europejską rzekę. Zachwyca swym wyglądem, czasami niebezpieczna. Były czasy, że traktowano ją jak zbiornik na ścieki. Dobrze, że w porę zaczęto o nią dbać. Niestety nie można tego powiedzieć o terenach, które ją otaczają. Poziom świadomości społecznej w sprawie ochrony środowiska i przyrody jest w dalszym ciągu na bardzo niskim poziomie. Nadzieja w naszym najmłodszym pokoleniu, że będzie ono dostrzegać wszelkie walory naszej rzeki. W myśl maksymy cudze chwalicie, a swego nie znacie, potrafimy, będąc daleko od domu, zachwycać się banalnymi widokami, a nie potrafimy doceniać tego, co mamy wokół siebie. Z tych też powodów powstał pomysł na nasz projekt. Nasze wody wędkujemy i dbamy. Miał on na celu przybliżenie mieszkańcom gminy Dwikozy walorów wypoczynku nad Wisłą. Aby to osiągnąć, należało w pierwszej kolejności pozbyć się wszędobylskich śmieci, takich jak puszki, butelki, torebki foliowe. Przykrym faktem jest to, że część tych śmieci pozostawiają nasi koledzy wędkarze. Poprzez ogłoszenia i zaproszenia namawialiśmy do uczestnictwa w naszym projekcie jak najwięcej osób w różnym wieku. Jako grupa nieformalna Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 45 w Dwikozach podjęliśmy się zadania chociaż częściowego posprzątania brzegów Wisły w naszym rejonie. Nasza propozycja odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców gminy Dwikozy. Wspólnie my, wędkarze, dorośli, młodzież i dzieci uczestniczyliśmy w sprzątaniu brzegów Wisły. Udało nam się wysprzątać około 6 km brzegów. Po pracy był czas na zabawę, konkursy oraz zawody. Nikt z uczestników nie pozostał bez drobnego upominku i posiłku bez względu na panującą pogodę. Dzięki projektowi zakupiliśmy m.in. parasol, stoły cateringowe, termosy, sprzęt nagłaśniający oraz rzeczy, które służyły i będą nam służyć do organizowania spotkań nad naszą Wisłą. Projekt ten pokazał społeczeństwu naszej gminy, że u siebie nad Wisłą można wypocząć oraz spokojnie i bezpiecznie wędkować. Deklarujemy, że nie poprzestaniemy na tym jednorocznym czynie, ale będziemy zachęcać innych do podobnych akcji, aby pokazać, że dbając wspólnie o nasze środowisko, możemy wiele zrobić dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń.